Dzień dobry Państwu. Nazywam się Teresa Garland i jestem prezydentem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Zapraszam do części 10 mojego wykładu pod tytułem o polityce, gospodarce i o prawie. Dzisiaj chciałabym omówić Trybunał Konstytucyjny oraz zaproponować nowy ustrój dla Polski, czyli system PL, to znaczy system prezydencko-ludowy. Uważam, że na początek trzeba sobie zadać pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny? Ja uważam, że nie. Uważam też, że należy zlikwidować również i Sąd Najwyższy, a utworzyć w ich miejsce Trybunał Prawa Naturalnego, który badałby tworzone w Polsce ustawy i ewentualne niesprawiedliwe wyroki, czy są zgodne z prawem naturalnym. W kwestii Trybunału Konstytucyjnego to jest, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny jest nam naprawdę potrzebny, należałoby odpowiedzieć sobie na kilka dodatkowych pytań. Co to jest Trybunał Konstytucyjny? Czemu i komu służy? Otóż głównym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest badanie zgodności tworzonych przez Sejm ustaw z konstytucją. Jest to funkcja bardzo użyteczna, ale jest jedno ale. Obecna konstytucja jest oparta na tzw. umowie społecznej zamiast na prawie naturalnym. Ta umowa społeczna jest w tej chwili tak naprawdę umową bankierów, którzy doprowadzili do tego, że konstytucja i tworzone na jej podstawie pod ich dyktando prawo i prawa służą ich interesom i zyskom, a na straży tych praw, za pomocą których ograbia się całe społeczeństwa, pojedynczych ludzi i narody, stoi właśnie Trybunał Konstytucyjny. Zatem Trybunał Konstytucyjny jest to organ negatywny i w mojej opinii wymaga natychmiastowej likwidacji. Konstytucyjny zapis artykuł 8, paragraf 1 mówi: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. To oznacza, że najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja. Tymczasem istnieje jeszcze inne prawo, prawo naturalne, które jest wyższe rangą od prawa stanowionego, czyli od konstytucji, i to ono przede wszystkim powinno być uznane, respektowane i egzekwowane w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym w Polsce. Niestety rządzące polską elity i Trybunał Konstytucyjny, jak i cały aparat sądowniczo-siłowo-biurokratyczny, nie chce tych praw uznać, bo nie są zapisane w Konstytucji. Dlatego konieczne jest wprowadzenie nowej, opartej na prawie naturalnym, preambuły do Konstytucji oraz naniesienie niezbędnych poprawek dopasowujących artykuły naszej Konstytucji do nowej preambuły. A pierwszą poprawką w Konstytucji po wdrożeniu nowej preambuły i uznania prawa naturalnego za obowiązujące w polskim systemie prawnym powinna być poprawka w artykule 8, paragraf 1. W tej chwili w Konstytucji jest napisane: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a powinno być: Konstytucja jest najwyższym prawem stanowionym w Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tutaj o dodanie słowa stanowionym, gdyż oznaczać to będzie, że uznajemy, że istnieje jeszcze inne, wyższe rangą prawo,
ponad prawem stanowionym przez ludzi, a jest to prawo naturalne, przynależne każdemu człowiekowi z racji bycia człowiekiem. Dopiero po tym będzie można utworzyć nową instytucję na wzór Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie Trybunał do badania zgodności tworzonych praw stanowionych z prawem naturalnym, czyli Trybunał Prawa Naturalnego, bo prawo naturalne stoi wyżej od prawa stanowionego i prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem naturalnym, gdyż wtedy łamałoby ono nasze naturalne prawa człowieka i obywatela, czyli to, co dzieje się teraz nagminnie w Polsce, a Polacy cierpią. Podczas mojej niedawnej podróży do Włoch odbyłam pewne rozmowy, które wpłynęły na moje postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego i umocniły mnie w tej wersji likwidacji tego organu. Okazuje się bowiem, że Trybunał Konstytucyjny i jego odpowiedniki w innych krajach są nie tylko polską zmorą, ale i wielu, wielu innych tak zwanych demokratycznych państw prawa, na których straży stoi bankierska straż prawna, czyli trybunały konstytucyjne, które de facto rządzą, blokując prawa narodów do samostanowienia, ubezwłasnowalniając je i skazując je na bezprawie, biedę, brak możliwości rozwoju i nędzę. Dlatego uważam, że pierwszym z zadań narodu polskiego jest zlikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli byłabym prezydentem, to mając prawo do inicjatywy ustawodawczej, artykuł 144 punkt 3 podpunkt 4 Konstytucji, odwołałabym się do najwyższego zwierzchnika wszelkiej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do narodu polskiego, by zadziałał bezpośrednio. Na podstawie artykułu 4, przeforsowywując z ominięciem Sejmu zaproponowaną przez prezydenta ustawę likwidującą Trybunał Konstytucyjny. Można to zrobić zaproponowanym przeze mnie sposobem demokracji partycypacyjnej, który przedstawiam w mojej inicjatywie Każdy Posłem. Przedstawiam Państwu też schemat projektu nowego ustroju dla Polski, czyli nowego systemu zarządzania Polską. Jest to system prezydencko-ludowy, czyli system PL. W formie graficznej możecie Państwo zobaczyć ten system na mojej stronie prezydenckiej www.teresagarlandprezydent.wordpress.com w linku w programie. W linku do programu. Przedstawiam Państwu teraz w formie opisowej ten schemat tego nowego systemu, nowego ustroju dla Polski. I tak, proponowany system charakteryzuje się silną, mądrą i odpowiedzialną władzą prezydencką, działającą dla dobra Polaków, otoczoną najlepszymi ekspertami i wspieraną przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw, lecz będzie głosem narodu polskiego i strażnikiem przestrzegania naturalnych praw człowieka i obywatela. Będzie pilnował wspólnego majątku narodowego oraz dbał o dobro wspólne wszystkich obywateli, rozumiane jako umożliwienie każdemu rozwoju,
z uwzględnieniem zachowania godności człowieka i jego wolności. To prezydent będzie dekretował ustawy, a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z polskim interesem narodowym, to już zadaniem posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywateli w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę na zasadach podobnych jak Szwajcarii. Jak wyglądać będzie ścieżka legislacyjna w tym proponowanym nowym ustroju dla Polski? W pierwszym etapie naród polski będzie zgłaszał do Sejmu swoje potrzeby. Sejm będzie analizował potrzeby i przekazywał wstępną wizję rozwiązania do ekspertów prezydenckich. Eksperci napiszą dekrety. Prezydent będzie dekrety podpisywał, będzie stał na straży ich przestrzegania i pilnował, by były wdrażane przez biurokrację. Ostatecznymi weryfikującymi właściwe wdrożenie ustaw przez biurokrację będą obywatele, którzy to zweryfikują w praktyce życia społeczno-polityczno-gospodarczego. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam również na stronę internetową www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com. Dziękuję bardzo.